Pan doktor Michał Kałędek z Wydziału Prawa niestety nie mógł uczestniczyć, bo jest obecnie w Krakowie. Przysłał swój tekst, dzisiaj go raniutko znalazłam w poczcie. No przeprasza, że mu wyszło długo na 15 minut, ale mi pozwolił skrócić do koniecznego minimum. I powiem tak, myślę, że też wiele z osób dzisiaj zabierających głos miało takie poczucie, że stworzenie tego pozytywnego projektu naprawy, poprawy czy wizji uniwersytetu wymaga najpierw uświadomienia sobie jego mankamentów i braków jako takiej trampoliny, z której się to pozytywne myślenie odbija. Pan doktor Kałędek robi to podobnie. Ja tylko króciutko streszczę właśnie tę część jego, no właściwie tej strony lamentacyjnej, że tak powiem. Zwraca on uwagę na to, że wydziały prawa powinny na uniwersytecie spełniać dwie funkcje. Z jednej strony badać i uczyć prawa oraz administracji jako pewnych składników życia społecznego, nierozerwalnie połączonych z innymi elementami, które są przedmiotem odrębnych studiów. Prawidłowa analiza zagadnień prawnych bądź administracyjnych wymaga zatem wszechstronnego podejścia, ich analizy w różnych kontekstach historycznym, socjologicznym, filozoficznym itd. Z drugiej strony wydział powinien być ukierunkowany na jak najlepsze przygotowanie do wykonywania zawodów z branży. I dostrzega on nie tylko w Gdańsku, ale również na innych wydziałach prawa na uniwersytecie taki niezdrowy, niedobry, niekorzystny przechył w kierunku właśnie tej drugiej funkcji, a więc zawodowej funkcji uniwersytetu, a równocześnie wskazuje na pewien paradoks, przerost haseł propagandowych sukcesów, punktacji, która stwarza pozory no, bardzo skutecznego, dobrego działania w tej kwestii zawodowej funkcji uniwersytetu, co się z samą praktyką niestety mija. Najdotkliwszy zarzut, jaki on formułuje, to jest taki, że uniwersytety zostały, a zwłaszcza wydziały prawa zostały opanowane przez system znajomości, taki branżowy odpowiednik politycznego układu, sieci przyjacielskich układów, współzależności, który jest właściwie nieuchwytny dla aparatu kontroli i właściwie toczy jak rak samo działanie uniwersyteckiej społeczności. Głównie chodzi o to, aby sprawdzić, czy się formalnie praca dobrze, czy jest formalnie praca dobrze wykonywana, liczba publikacji znaczna, zajęcia się odbywają, papiery się zgadzają. No a to niestety niczemu nie służy. I ten system znajomości korporacyjny doskonale funkcjonuje w sytuacji uniwersyteckiej i jest praktycznie nie do ruszenia. I w związku z tym pan doktor Kałędek uważa, że konieczne jest przekształcenie zasad strukturalnych, na których się opiera uniwersytet i nawet proponuje stworzenie takich kilkuosobowych kolegiów eksperckich do spraw rzeczywistej nauki i do spraw rzeczywistej edukacji, które byłyby wyposażone właśnie w taki wachlarz możliwości oddziaływania na właściwą im materię. To tak w skrócie tezy tego wystąpienia przekazała Państwu. Teraz dostałam karteczkę z uwagą pani profesor Małgorzaty Czernińskiej, że według statystyki GUS wśród bezrobotnych humanistów, filologów najmniej jest polonistów. Chciałabym się odwołać do sytuacji, kiedy byłam członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Wizytowałam wtedy Uniwersytet Śląski w Katowicach
i właśnie polonistykę i pytaliśmy studentów, to oczywiście to było dobrych parę lat temu, pytaliśmy studentów, czy mają kłopoty z uzyskaniem pracy po polonistyce, nie skarżyli się. Nawet w rozmowie z pracownikami polonistyki usłyszałam, usłyszeliśmy wszyscy od jednego z profesorów, bardzo dowcipne, ale bardzo, bardzo sensowne zdanie, że poloniści to są tacy ludzie, którzy umieją mówić, umieją czytać, rozumieją to, co mówią i czytają, umieją rozmawiać, umieją interpretować, więc ich zalety i walory są niepodważalne i nieporównywalne i niekonkurencyjne z nikimkolwiek. Właśnie oni powinni mieć największe możliwości i szanse w zdobywaniu pracy. Natomiast mój syn, który jest inżynierem, architektem, ma swoją własną firmę, też obraca się w kręgu takich różnych biznesmenów, twierdzi, że absolutnie najlepsi, najlepsze, bo to najczęściej są dziewczyny, są polonistki zatrudniane w różnych branżach blisko tej kadry zarządzającej i na przykład prowadzące negocjacje z inwestorami, ponieważ operują poprawną, a nawet piękną polszczyzną, umieją rozmawiać, nawiązywać kontakt, fachowej wiedzy z danej dziedziny nauczą się szybko, są skuteczne, no i przynoszą tym branżom i tym różnym przedsiębiorstwom pożytek, bo z inwestorami czy z różnymi innymi jakimiś przedstawicielami biznesu skutecznie załatwiają interesy.